Cześć! Dziś pokażę Wam, jak z płaskiej płyty termoplastycznego tworzywa sztucznego takiego jak hips, poliwęglan, plexi bądź PCV można zagiąć rozmaite kształtki przy użyciu bardzo prostego, samodzielnie zbudowanego narzędzia. Z czego wykonana jest moja giętarka? Bazą giętarki jest profil aluminiowy o takim przekroju. Natomiast elementem grzejnym jest drut oporowy o średnicy 0,7 mm rozpięty pomiędzy dwoma wałkami. Wałki te są po prostu parą łożysk, pomiędzy którymi poprowadzony jest drut oporowy i są one odseparowane elektrycznie od pozostałych elementów, dzięki czemu zasilamy drut z obydwu końców bez spowodowania zwarcia. O to, by drut był stale napięty, dba ta sprężyna, ponieważ drut wraz ze zwiększaniem temperatury rozciąga się. Sercem giętarki jest transformator toroidalny o mocy 400 W i napięciu wtórnym 2x12 V. Uzwojenia wtórne transformatora spięte są ze sobą szeregowo, dzięki czemu uzyskujemy napięcie 24 V. Natomiast moc grzejna wydzielana na drucie regulowana jest za pomocą tego chińskiego regulatora, którego wyjście jest spięte z uzwojeniem pierwotnym transformatora. Konstrukcja nośna urządzenia zbudowana jest ze sklejki. Posiada on włącznik sieciowy oraz kabel zasilający do sieci 230 V. Pokazałem Wam, jak skonstruowana jest moja giętarka. Teraz zaprezentuję Wam, jak ona działa. Włączam napięcie zasilające i gaszę światło, by pokazać, że wystarczy zaledwie kilka sekund, by rozgrzać do czerwoności drut na całej długości urządzenia. To jest na 64 cm. Moc wydzielana przez transformator, czyli 400 W, jest w zupełności wystarczająca, a być może nawet przewyższająca potrzeby tej konkretnej giętarki. Zatem starczy gadania. Zobaczmy, jak to, co Wam pokazałem, przekłada się na gięcie konkretnych elementów. Włączyłem zasilanie. Drut nagrzał się do temperatury roboczej. Zmniejszam nieco temperaturę. Przygotowałem sobie 4 kawałki akrylu, czyli plexi, o grubościach 2, 3, 5 i 8 mm. Kluczową rzeczą przy gięciu tworzyw termoplastycznych jest to, żeby linię przewidywanego gięcia ułożyć dokładnie ponad drutem. Wkładam wszystkie trzy elementy, ponieważ te najgrubsze będą grzały się najdłużej, więc spokojnie mogę sobie je tam ułożyć. Teraz ten najcieńszy mogę już powoli sprawdzać. Zwiększę trochę moc i czekamy. No tu czuję wyraźnie, że już temperatura z drugiej strony płyty podnosi się. Już powoli nam się to zagina. O, i zagięte. Widzicie? Pierwsza formatka zagięta. Druga formatka już powoli się nagrzewa. Dobrze. I zagięte. To jest formatka z 3 mm. Z płyty do grubości 3 mm. Pora na grubsze kawałki, czyli odpowiednio 5 i 8 mm. Już nam wystygło. Jest twarde, zagięte. Estetycznie. Bez przypaleń, nadtopień i bez białych przebarwień. No tu będziemy musieli poczekać znacznie dłużej. Zwiększę trochę moc. Tu nam się troszeczkę przypala, gdyż przy grubszych formatkach nie powinniśmy się spieszyć, ponieważ wysoka temperatura nad drutem
powoduje to, że tworzywo sztuczne zaczyna gazować, co przejawia się w postaci nieestetycznych bąbli nad drutem. Grzejemy. No, już pomału pleksi zaczyna mięknąć. Mamy tutaj małe kawałki, przez co dźwignia jest krótka i trudno mi jest to zagiąć. Musimy poczekać, aż materiał niemal całkowicie się uplastyczni. Podniosę odrobinę temperaturę. Jakość krawędzi gięcia nie ma tutaj większego znaczenia, i tak robimy to na odpadach. Natomiast nie chcę Was całkowicie zanudzić. Kawałek pleksji o grubości 5 mm zagiął się. Widzicie tutaj takie bąble gazu. Gdybyśmy mieli więcej czasu i cierpliwości, można by to nagrzać bardziej łagodnie, przez co te bąble by nie powstały. Widzicie, 5 mm bez problemu się zagięło. Teraz będziemy próbowali zgiąć 8 mm płytę. No to już jest solidny kawał materiału. Wniosę jeszcze trochę bardziej temperaturę. Tutaj musi się wszystko nagrzać na wskroś. I próbujemy. A, jeszcze nie idzie. Jak widzicie, im cieńszy materiał, tym gnie się szybciej i ładnie. Tutaj nie ma żadnych wad. Jest bardzo ładny promień tego zagięcia. Nie ma żadnych przebarwień. W pleksi mlecznej trudno mówić o przebarwieniach, bo i tak jest mleczna. Natomiast... dobra, doczekaliśmy się. Proszę, pleksi 8 mm. Zagięta. Można było troszkę bardziej obniżyć temperaturę, trochę mieć więcej cierpliwości. Natomiast da się zagiąć pleksji zarówno 8 mm, jak i 10. Podejrzewam, że 12 także, tak bardzo prymitywnymi metodami. Być może do gięcia grubszej płyty należy nieco obniżyć drut grzejny, żeby znajdował się dalej od powierzchni płyty. Pozwalają na to fasolki, na których osadzone są osie. Urządzenie nie nagrzewa się jakoś bardzo. Nie ma też ryzyka porażenia prądem elektrycznym, ponieważ jest to zaledwie 24 V. To tyle, co chciałem Wam pokazać. Mam nadzieję, że spodobało się Wam to, co widzieliście. Że choć niektórzy z Was zbudują sobie taką giętarkę, jest to znakomite uzupełnienie warsztatu. Jeżeli macie plotter frezujący albo plotter laserowy, to nie ma prostszego i bardziej przydatnego urządzenia niż giętarka do tworzyw termoplastycznych. Jeżeli będziecie zainteresowani, mogę przygotować dokładną listę elementów, mogę wygrzebać pliki, z których frezowałem te formatki, żebyście mogli jeden do jednego bądź z drobnymi modyfikacjami sobie takie urządzenie zbudować. Tak więc do zobaczenia. Jeżeli podobało się Wam to, co pokazałem, to śmiało łapka w górę,
i dajcie znać, że Wam się podoba. Będę wrzucał kolejny film. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.